No dobra, siemaneczko, siemaneczko, z tej strony do was Jack the Ripper, witam w kolejnym zapowiedzianym odcinku, tym razem z Dying Light. Swoją drogą bardzo mi się nie podoba, że nikt mnie nie zlajkował. No nie, ja was grzecznie prosiłem i to tak taka chunia. Ja wiem, że nie powinienem się prosić, ale no... Postarałem się, grzecznie poprosiłem i wszyscy mi olali, no zupełnie jak w rzeczywistości. Już powinienem się przyzwyczaić jakoś, ale nadal nie mogę. Dzisiaj zaczynam misję Rendezvous z Jade. Zapraszam. Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the... No dobra, to lecimy. Jesteśmy już generalnie na miejscu. O, tu był ten przycisk. Mieliśmy się spotkać z Jade. Posążek zombie. Zauważyłem też, że tutaj łażą teraz, nie wiem czy zobaczycie z tego. O, tam jest, widzicie? W tamtym miejscu. Jest facet z takim hełmem dziwnym. Jakby zielona żaba, czy creeper z Minecrafta. Nie jestem przekonany. Nie wiem, czy to są jakieś nagrody, czy coś takiego. Tu mam otwieranie lockpicka jakiegoś. Łatwy? Łatwy. I oczywiście nic tu totalnie nie ma. Tu jest na pewno cutscenka, więc zaraz sobie do tego przejdziemy. A ty, byku, że tak, skoro już i tak mam brodę i powoli będę łysiał za chwilę, to byku, subskrybuj i zostaw jakąś reakcję, łapkę w dół, łapkę w górę czy coś. Jak dajesz łapkę w dół, to w ogóle wyjdź, bo i tak cię nikt nie chce prawdopodobnie, a mnie to zwisa i powiewa. A jak zostawiłeś łapkę w górę, no to oglądaj, bo może być zajebiście. Nie gwarantuję tego, no bo jakby wiadomo, na jakim kanale jesteś. No, lecimy. Boże. Jade! No raczej jej tu nie ma, czyż nie? Wiadomość. Tu Kren. Rais porwał Jade i są w jakimś muzeum. Wiesz może, co miał na myśli? Muzeum? Tak. Rais używa go jako głównej kwatery. Crane, nie możesz tam iść. To miejsce powstało jako twierdza. To pakowanie się w paszczę lwa. Doskonale wiem, że... Muzeum powstało jako twierdza? Ale musi być sposób, żebyś tam zagrać, jakoś ich zaskoczyć. Kanały? Ja myślę. Może Tarik? Jest kustoszem muzeum. Powinien co nieco wiedzieć o dawnych lochach twierdzy. Dobrze, pogadam z nim. No dobra, szukaj budynku z ogrodem na dachu. Tam znajdziesz Tarika. Szukaj budynku z ogrodem na dachu. Jeśli dasz radę, poszukaj nowej broni. Przyda ci się. Tak, tamta misja, znaczy tamto miejsce jest tak skombinowane, że będzie dużo znaczy dużo walki będzie. To raczej nie uchodzi w żaden sposób. Tu nic więcej nie ma. Dobra, bądźmy kulturalni i zamknijmy drzwi. Nie bądźmy, to wiesz, koronawirus i tak dalej. Dobra, YOLO. W sumie dostałem jakiś punkt umiejętności, tak na marginesie. Tu siła wpadła, przy okazji gdzieś tam jak testowałem, bo w międzyczasie testowałem OBS-a, bo z nimi znowu mam problem. Tu Shadow nagrał pięknie, zatem z Gridem jest problem i tu znowu z Dying Lightem też jest problem. Czy powinniśmy w to pójść?
Dobra, pójdziemy. Czemu nie? W ogóle to już powinienem mieć linkę z hakiem, zanim tam pójdę, bo to już naprawdę będzie ta biegania i walczenia, co nie miaram. I ta linka z hakiem po prostu jest tu sztosem i bardzo chcę ją zdobyć, ale nie sądzę, żeby mi się udało przed końcem gry. Znaczy ja mogłem jeszcze tam między odcinkami sobie pofarmić punktów tam na zombiakach. Sklep na dole, ale nie zaglądamy do niego. Ceny są paskudne w dzisiejszych czasach. I kurwa, paczkę parówek i 1,5 litra coli zapłaciłem 35 zł ostatnio w Żabce, także... no po prostu muszę... chyba przejdę na głodówkę. O, to! Liczyłem, że się złapię i jakby trochę... A czy złapałem się, to jest... No, tu nie wejdę. Tu jest... jakiś potrzebujący. Tu jest zrzut. Tam mamy dwóch kandydatów do odstrzału. Numer jeden. Nope. I numer dwa. No zgin wreszcie, co? Nope. W sumie to... Wow, on rzucający jest. Ale się... Jolo. Superhero landing. She gonna do a superhero landing. Wait for it! Dobra. Chciałem przykozaczyć i tak to się skończyło. Nie. Muszę coś poprawić. Oczywiście jak zwykle reset jest bardzo w dupie. Swoją drogą powinienem coś do tego. No. Do mikrofonu coś ogarnąć. No ale szczerze mówiąc jakby... Nie ma na to ani czasu, ani pieniędzy, jak zwykle zresztą u mnie. Brak czasu, brak pieniędzy to standard. Nadal jest to zrzut? Nadal jest to zrzut nietknięty. Dobra, to sobie go... sobie zabieramy na spokojnie. Łudzę się, że nie podejdzie tutaj nikt, podczas gdy ja sobie będę tą skrzyneczkę otwierał. Dzięki, no to lecimy. No mimo, że się trochę po prostu zrobiłem z siebie idiotę z tym skokiem, to i tak nam się udało zdobyć zrzut. Bardzo przyjemnie, że niedaleko była baza. Gdzieś... Aha, żygający. No nie. I duży. Ale my ich sobie mijamy. Jeszcze za mną biega, suka. No, daleko nie pobiegła. I w dodatku jesteśmy już na miejscu. Boże, jaka ta lokacja jest mała. Zresztą z poziomu zwinności. Ale fajowo wam. Zatem wejście barkiem. To jest wejście barkiem. Potrącenie. To coś jak atak przez ramię. Zmniejsza obrażenia przy upadku. To powinienem wziąć. Przeskok z powalaniem. Wślizg. Brutalny rzut judo. I to jest trudny wybór moim zdaniem. Powinienem wziąć coś tego typu, ale chyba wezmę ten ślizg. On się naprawdę może mocno przydać. Oj. Nie, jednak na górę musimy wejść. A trochę pofarmimy sobie expa na was. Dziękujemy. Koniec imprezy. To tu próbuję wejść, czy nie próbuję? No dobra, polać to. Mam coś dla ciebie. Tutaj. Ty jesteś Tarik? Na pewno masz bronię. Całkiem ładne.
Ale nie dla kogoś, kto nie ma waluty, ty jesteś... Jeśli szukasz jedzenia... Nie po to tu jestem. Nazywam się Crane. Jestem biegaczem. Powinienem... Skończyło nam się prawie wszystko. Jedzenie, muszę przyznać, że przez to wszystko zaczynam wierzyć w plotki o wielkim. Niestety jedyna osoba, która coś może o tym wiedzieć, o drugim... Nie jesteście tym, którego szukałem, towarzyszu. My oczywiście nie spojrzałem na mapę. To ty jesteś ten nowy biegacz. Ja jestem Bajram. Może nie wyglądam, ale jestem gościem, co może ci dać trochę kasy. Prawdziwej. Zwiadowca znajduje drapieżnika, a biegacz macha przed nim czerwoną flagą. No i wtedy on cię goni do momentu, kiedy albo mu zwiejesz, albo on zeżre twój łeb. Oba wyniki są dla mnie w porządku. Ile można wygrać? Jako, że dopiero zaczynasz, nagroda będzie mała. Powinienem na tym zarobić, ale nie. Przede wszystkim to tu są drzwi, w które powinienem przejść. Czego chcesz? Nie mamy tu nic poza odrobiną jedzenia. No super gadliwy jesteś. Spokojnie, przysłała mnie Troy. Troy, dzięki Bogu. Odkąd znalazłem tego dzieciaka, cały chodzę z nerwów. On nie ma nikogo, a ja nie wiem, jak zajmować się dziećmi, wiesz? Nie dlatego tu jestem. Ale Troy obiecała, że kogoś przyszedł. Czy ja cię wyglądam na niańkę? Muszę się dostać do muzeum. Do muzeum? Ale Troy mówiła, że ktoś przyjdzie pomóc. Obiecała. Spokojnie, Tarik. Powiedz mi, jak się dostać do muzeum, a pomogę ci rozwiązać ten problem. Rais rządzi w muzeum. Zabije cię na miejscu. Dlatego ojej. Nie muszę mnie zobaczyć. Troy mówiła, że byłeś tam kustoszem i że jeśli ktoś wie, jak się tam zakraść, to ty. Zatem? Masz może sprzęt do nurkowania? Mam. Nie. Szkoda, jest wejście pod powierzchnią szmaragdowego stawu, ale tam jest ładny kawałek do przepłynięcia pod wodą. Bez sprzętu najpewniej utoniesz. Najpewniej to nie na pewno. Więc zaryzykuję. Oczywiście każdy bohater filmu, książki i tak dalej to po prostu... Ma płuca tak wielkie, co strasznie irytujące. Aha, no tak, chciałem zrobić coś fajnego i oczywiście znowu się zbłaźniłem. No jednak będę musiał tędy przejść. No to jakoś tam nie jest wielki problem. Co to? Za dużo się w Shadow of Mordor nagrałem. O Boże, to jest porażka. Dzisiejsze rozegranie tej gry, nie? Bo to jest porażka, totalna porażka. Tym razem pójdziemy tędy, tak jak chciałem. Chuj mi dodaje, bo i tak muszę przejść przez ten most. Jakoś nie za bardzo teraz mogę się przyzwyczaić do tego, Boże. No, trochę wracam. Ale w dalszym ciągu jestem po prostu za wolny z tym wszystkim i często się mylę. Ale myślę, że po dwóch odcinkach powinienem jakoś tam wrócić do normy. Zwłaszcza, że teraz mogę mieć trochę więcej czasu na samo granie. Aha, tutaj Ghost Rider. Mam trochę więcej czasu w ciągu dnia po pracy. Zwłaszcza, że ostatnio, teraz przez najbliższy miesiąc trochę z kawałkiem będę miał praktycznie same dobówki, więc będę wracał nad ranem. Zrzut powinienem go zebrać. Aha. No nie. Nie we mnie. To ja jestem Budal. Stop. Co? Nie! To już trzeci zgon w przeciągu niecałych 5 minut. No hello. O Boże. Słuchaj, jakbym ci powiedział, czego ja potrzebuję. Potrzebuję umieć grać w tę grę nagle. Tak znienacka. Dobra, czy w tamtą stronę mamy linkę jakąś? Ziomuś? Mamy w tamtą stronę. No. Poważnie, nie ma tu innej linki? W tamtą manikę? Bo poważnie, nie ma w tamtą manikę linki. Więc chyba jednak skorzystamy z tej. A z tej tu. Już myślałem, że będzie czwarty zgon, to już po prostu był koniec odcinka.
Dobra. Powinien robić przewroty, ale nie zawsze mi się udaje, więc nie kombinuję. Już chyba na dzisiaj się nakombinowałem. Z Sandrą uciekałem, jak będzie wyglądał ten Dying Light 2, o ile nie przesuną premiery. Bo wyszedł Bannerlord. Double kill. Okej, okay. Nawet nie będę pytał, co się wydarzyło przed chwilą. Jednego koptołem, to okej, okay, a drugi jakoś, nie wiem, zebrał agro chyba razy 4. Bez takiego kopnięcia bym go raczej nie zabił. Ostrze, coś tam się z tego zrobi. O, i to jest ten hełmik dziwny. Dobra, zniszczmy tę broń. Dobra. Mamy tych części, więc sobie z nich skorzystamy. Dobra, jesteśmy na górze, chcemy zejść na dół. Tu jest jakiś taki swobodniejszy upadek. O, pyk i pyk. W ogóle z tym skokiem do wody nie spodziewałem się, że zdechnę tam pod tą wodą. No po prostu totalnie mi to zaskoczyło. To było trochę jak koparek w pojemniku po lodach. To jest zło totalne. Dobra, jesteśmy już... Tak, jesteśmy na miejscu. Tam jest skrzynia i chyba się po nią pokuszę. Czwarty zgon. To jest po prostu... Nie... Boże jedyny, co ja w ogóle robię dzisiaj z Krainem w ogóle w tej grze? No po prostu... Jestem znowu na zadupiu, no nie, halo! O nie, po prostu zło. Dobra, teraz to się wygupimy. A to akurat przeżyłeś, kurwa, no nie! Ale to jest dobło wredne z twojej strony, wiesz, Krain? Nie zdechłeś, no. O. Oczywiście przycisk się zbugował i dwa razy kliknął. Bo gra go odczytała jako zrozumienie. O, to był ładny dobór. Swoją drogą z 35 HP wchodzę do budy Raisa. No to jest naprawdę bardzo mądre w moim wykonaniu. Gdzie ta skrzynia była? Chyba tam. Tak, wiem, że jestem w kiepskim stanie, ale jakby nie mam żadnego batonika z McDonalda czy jakiegoś hamburgera, nie? Batonika z McDonalda. Widział ktoś w McDonaldzie batonika? Co ja pieprzę? Przepraszam, jestem po nocy po prostu i wziąłem się za szybkie nagrywanie, więc wszystkie błędy będę mógł się po prostu wyczaić, że... O, cześć. To ty strzeż tego skarbu? O, tam jest żygający. O nie. Gdzie ten żygający zniknął? Schował się?
Albo schował się, albo znikł, albo zabiłem go niechcąc tym strzałem. Nie wiem, to zobacz sobie na powtórce. Z 35 HP rozwalam tego typa. Po prostu... Lubię sobie utrudniać grę momentami, no zamiast pójść się na spokojnie wyleczyć, zważywszy, że apteczek nie mam, to na pewno bym się wyleczył, no ale powinienem sobie je wykraftować. Dobra. I zdech. Średnie zabezpieczenia. Swoją drogą, tak jakoś parę modów sobie pociągnę gier, jakoś do Dying Light jeszcze nie ściągałem modów, ale chyba sobie ściągnę parę. Tak dla czystej chęci zobaczenia, jak te mody wyglądają. Bo na przykład do Devil May Cry 4 Special Edition, żeby trafić jakieś dobre mody, to trzeba naprawdę się postarać, bo są same takie... mocno chujowe. Ja to ledwo te, co teraz mam, to ciężko było zdobyć. Dobra. Dobra, plany. Czy możemy sobie stworzyć apteczkę? Możemy i to zrobimy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Jo. Co ja tu mam? Długi nóż jakiś. Cesarzowa, kociokwik, paralizator. Ten kociokwik sobie zrobimy. Skoro możemy, a na tej walce bardzo się przyda. Dobra, nóż kuchenny pójdzie. Tu mam jeszcze maczetę wojskową. I zastępca, nóż komandowski. Te noże, szczerze mówiąc, jakoś tak nie przepada z tymi nożami w tej grze, dosłownie. I tu jeszcze mamy zastępca. Dobra. Chyba wszystko, co tylko się dało, wykrawciliśmy. Znaczy, mógłbym jeszcze te koktajle, to chyba jednak zrobię, bo się bardzo przydadzą. Wytrychów powinienem też porobić. Aczkolwiek tam nie będę potrzebował wytrychów. Według tego zegarka jest 14:48. Aha. Onyksowy grom. Fajna nazwa. Dobra. No to teraz na początek robimy halta. Dobra, skoro się zhaltowaliśmy... Boże, zaczyna mówić jak Gimper. Przekleństwo Gimpera po prostu. Nie mogę mówić jak Rock. Par ostatkiem w piękny rejs. No nie, to nie pasuje w ogóle. Mam wrażenie, że zamiatam brzuchem może. Nie, na szczęście nie. Czy te algi da się zebrać? Da się. Fajnie. Jakoś nie za bardzo zabieram tych surowców. W ogóle nie wiem, czy będę zrobić z Puffów XL albo z Minecrafta jakiejś serii. Tak totalnie w wolnej chwili. Chyba chodzi o to wejście na dole. No. Tak myślałem. Dobra, teraz trzeba się sprężyć i nie popełniać błędów, bo tutaj bardzo mało powietrza będzie. Gdzieś tam powinna być niedługo bańka. O, już tlenu brakuje. Dawaj. Speed. Speedem. Jest bańka. Super. Chociaż w sumie niektórymi się powinno się robić w nocy, żeby zdobywać trochę więcej punktów. Serio? To cały ten etap? Myślałem, że on jest trochę dłuższy. No dobra. Okej. Okay. Nie te drzwi, tylko tu. No dobra. Muzeum sobie rozpoczniemy w następnym odcinku. Bo ten po prostu będę kasztanił w tamtym momencie i jakby zrobię sobie następny trochę dłuższy. Ten zrobię normalny, a następny będzie dłuższy.
teraz najbliższy odcinek też będzie z Dying Light, a potem będzie Shadow, na koniec będzie Wiesiek i wracamy do kolejności, czyli zaczynamy od Assassin's Creed'a prawdopodobnie, o ile mi się uda go zgrać sensownie. Cały czas mam problemy w ogóle, ludzi pytam, trzeba jeszcze nie zawiesiłem kanału. Ale odpowiedź jest prosta, bo lubię nagrywać filmy i strasznie mnie to kręci. I jakby nawet jedno wyświetlenie czy cztery, jako na ostatnim filmie, robią dla mnie mega frajdę, mega przyjemność. No i jakby ktoś jeszcze jakąś łapkę rzucił czy komentarz, to po prostu bym w niebo wzięty. I to byłoby naprawdę wielka motywacja. Bo no, jestem leniwym skurwysynem i sam siebie nie wykrzesam w żadnej jakkolwiek w nowatorskiej myśli, co tu zrobić, żeby było lepiej. Także dzięki, że oglądaliście, zostaw byku suba, po gimperowemu powiem, łapkę w dół czy w górę, to nie ma większego znaczenia, polec znajomym, walnij w tego dzwona, żeby ci się pojawiały filmiki, a nie później będziesz mi pisał, że a ja kurwa nie wiedziałem, że jest filmik, bo coś takiego może się zdarzyć, a prawdopodobnie u mnie, także wbijaj tutaj, subaska daj, walnij w dzwona, byku, zostaw reakcję, zostaw komentarz, no i polec znajomym. W czasie tego koronawirusa oglądaj wszystko, co się da, nie wychodź na dwór, jeżeli nie musisz. I od razu mówię, że spotkanie się z grupą znajomych to nie jest ostateczność, żeby wyjść z domu. Także zaproś znajomych do domu, no chociaż to też jest kiepska opcja, ale w sumie skoro siedzicie w 7-osobową rodziną w domu i nikt się nie przypierdala, a babcie się wsadziło do lodówki, żeby trochę dłużej trzymała, bo emerytura jeszcze można pociągnąć i tak dalej, to serdecznie zapraszam na mój kanał. W następną niedzielę pojawi się nowy odcinek. I teraz będę się starał już tak... Znaczy, będę się starał. Będę robił je regularnie, dopóki nie wypierdolę mnie z roboty. Bo nie będzie jakby po co tam przychodzić. Także jeszcze raz podliczę się. Zostaw suba, walnij w dzwona, żebyś miał widoczne, że wrzuciłem nowy filmik, no i zostaw reakcję, komentarz, nawet chociażby komentarz, chuju spierdalać, coś takiego. Naprawdę, brak jakiejkolwiek reakcji jest najgorszym skurwysyństwem, jakie możecie zrobić w tym momencie, bo brak reakcji jest totalnie, jakbyście kogoś traktował jak powietrze. Nie róbcie tego, nie polecam, bo kiedyś się może okazać, że tego powietrza wam zabraknie. Czy to z powodu braku tlenu w powietrzu, czy po prostu ja wam przyłożę rękę do gardła i zabiorę wam to powietrze. Także nie ryzykujcie, siedźcie w domu i zostawcie tego suba, dzwona i komentarz i reakcję. Byłbym bardzo wdzięczny, bo to mega daje frajdę, mega motywuje. Także zapraszam na następne odcinki. Cześć!